Jak ważna jest rola Straży Pożarnej, zwanej dawniej Strażą Ogniową, wiedzą na pewno ofiary pożarów czy współczesnych wypadków komunikacyjnych. Z istoty rangi Straży Ogniowej a w Toruniu również zdawano sobie sprawę, i efektem tego myślenia była ta właśnie duża remiza. Straży pożarnej, która powstała na początku XX wieku. Jak doszło do powstania profesjonalnej straży pożarnej, która mogła mieścić się w jednym miejscu, w jednym budynku, a nie w rozproszeniu, tak jak to wyglądało wcześniej. Za twórcę tej współczesnej, nowoczesnej straży pożarnej uznaje się Napoleona Bonaparte, który doprowadził do jej militaryzacji. Mundurowania oraz stałego dyżurowania na wypadek jakichś zagrożeń. Pamiętać też należy o tym, że Napoleon Bonaparte wprowadził w założeniu straż ogniową o charakterze ogólnoratowniczym, czyli tak, jak to funkcjonuje obecnie. Jak to wyglądało w Toroniu? W pierwszej połowie XIX wieku właściwie brakowało instytucji zawodowych, profesjonalnych strażaków. A pamiętajmy o tym, że zwłaszcza przedmieścia były w dużej części zbudowane z budynków drewnianych. Więc pojawiały się bardzo często pożary, niekoniecznie skutecznie gaszone. Ochotnicza straż pożarna w Toruniu powstała w maju 1862 roku, ale to byli ochotnicy. Pamiętać też należy o tym, że pojawiały się problemy związane z kumulacją środków w jednym miejscu. Te środki gaszenia Strażacy, ochotnicy byli rozproszeni, zarówno na terenie Starego Miasta, ale również przedmieść, i z tym był spory problem w przypadku no, potrzeby konsolidacji, integracji działań. Pojawiały się pomysły na jakieś sygnały ogniowe, ponieważ od XIX wieku, od drugiej połowy XIX wieku, na wieży ratusza staromiejskiego pełnił wachtę dyżur. Najpierw jeden strażak, później dwóch, w końcu wymyślono nawet czterech działających na zmianę, którzy w przypadku zauważenia jakiegoś ognia mieli uderzać w gong. W drugiej połowie XIX wieku był to dzwon, dzwonek elektryczny. Więc pojawiały się takie pomysły, aby liczba uderzeń oznaczała lokalizację tego ognia. Jeden na przykład dla Starego Miasta, dwa uderzenia dla nowego miasta i kolejne ilości dla uderzeń dla kolejnych przedmieść ale wydaje się, że był to system mało doskonały idea zawodowej miejskiej straży pożarnej ogniowej pojawiła się w projekcie statutu dla straży pożarnej w Toruniu dopiero w 1878 roku ale to nie jest jeszcze data powstania straży pożarnej i teraz zobaczmy, jak wyglądała kwestia tego budynku, czyli remizy Straży Pożarnej. Projekt zbudowania takiej profesjonalnej remizy pojawił się w 1899 roku. To ten projekt został zrealizowany, a chodziło o to, aby zbudować taką remizę między liniami obwarowań międzymurza nowomiejskiego. Kiedy burzono to, to międzymurze, czy obiekty znajdujące się przy międzymurzu, w wyniku tych działań powstała ulica Wałowa, obecnie wały generała Sikorskiego. I tam umieszczono wiele obiektów, i między nimi w latach 1901-1903 wzniesiono obiekt, który został zdigitalizowany. Była to siedziba Straży Ogniowej Torunia. W której znajdowały się i pomieszczenia administracyjne, mieszkalne, komendantura, a także sypialnie dla strażaków. I wreszcie w 1909 roku, uchwałą magistratu trońskiego, powstała zawodowa straż pożarna. Jak wyglądało to miejsce? Proszę zobaczyć, że zostało wykonane w stylu historycznym czyli takim, który możemy nazwać neogotykiem czerwona cegła. I oczywiście elementy zdobnicze, m.in. ryzalit czy ryzality z obu stron tego budynku po prawej stronie z herbem m.in. Torunia. Na parterze budynku znajdowały się stajnie dla koni, magazyn na paszę, wozownia dla pojazdów i beczkowozów oraz magazyny na przyrządy do gaszenia i ratowania, pompy, drabiny czy bosaki. Ale najważniejszym elementem była masywna wieża, która służyła do obserwacji, ale także suszenia węży, a także była elementem wspinalni do no, wzmacniania, doskonalenia umiejętności walki z pożarami na wysokości. Finałem tego było dobudowanie mniejszego budynku, który również się znajduje do tego budynku głównego budynku warsztatowego w latach 1912-1913. I to pamiętajmy o tym, że ta masywność wieży powoduje również fakt, że obiekt wygląda bardzo monumentalnie i służy strażakom do dziś. Dziękuję bardzo.